Siemaneczko! Hej! Cześć! Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzień dobry, wieczór i witam was, kochani, w totalnie innym filmie na moim kanale, ze względu na to, że to nie jest jakiś fajny vlog. Chociaż fajny film na pewno to będzie, ale to nie jest to żaden vlog, żaden unboxing, czy też haul zakupowy, ponieważ dzisiaj, wyjątkowo dzisiaj, zdecydowałem się, że chciałbym zorganizować dla was, dla moich widzów, dla moich subskryberów, dla moich po prostu najlepszej widowni pod słońcem, chciałbym zaproponować, ogłosić, że możecie wygrać u mnie najnowsze DLC, które pojawi się już niebawem, jeszcze premiery nie ma, bo 4 grudnia, kochani, otóż to 4 grudnia pojawi się najnowsze DLC Grece, czyli po prostu DLC Grecja po naszemu, po polsku, słuchajcie. Taka to moja w sumie tradycja, słuchajcie, jak zawsze jest jakaś, nie wiem, premiera, DLC, Iberia, West Balkans, to zawsze na moim kanale jest konkurs i stwierdziłem, że no słuchajcie, no tradycji podtrzymać trzeba. Więc w związku z tym taki konkurs również na moim kanale tym razem się, słuchajcie, pojawi. Nie omieszkam go, nie zrobię ze względu na to, że wspieracie mój kanał, czy też poprzez donaty, czy też poprzez opcję wsparcia kanału, czyli będąc zielonym na transmisjach na żywo, czy też po prostu wspierając mnie, będąc po prostu też na tych live'ach, bo to dla mnie też jest mega istotne, oglądając moje materiały, gdzie widzę, że są te wyświetlenia, widzę, że jesteście na live'ach, że jesteście aktywni, pod komentarzami, pod filmami, że są te komentarze, że piszecie na czacie i za to chciałbym wam podziękować, za ten całokształt, za tą naszą taką współpracę, mogłam powiedzieć, bo nawet mogę rzec, że my ten kanał tworzymy razem, więc w związku z tym stwierdziłem, że no warto by było tradycję podtrzymać i zorganizować dla was, dla moich widzów, dla moich subskryberów konkurs, w którym będzie do wygrania DLC Grecja. Słuchajcie, oczywiście wszystkie zasady konkursu mam zapisane tutaj, wszystkie zasady również wrzucę na mojego Discorda, na kartę społeczności na YouTubie, tak żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że na moim kanale jest organizowany konkurs na najnowsze DLC Grecja The Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, pozwólcie, że wam przeczytam, jak to wszystko będzie wyglądało i jak to w najbliższym czasie będzie się to działo, słuchajcie, bo przy okazji stwierdziłam, że jak już mówiłam o konkursie, to wam wspomnę, cóż planuję w najbliższym czasie z okazji wydania najnowszego DLC. Z okazji premiery nowego dodatku do Euro Truck Simulator 2, czyli DLC Grekę, przygotowałam dla was konkurs, w którym możecie wygrać, znaczy tak naprawdę może wygrać, bo to będzie jeden klucz do gry, do dodatku, ze względu na to, że to wiecie, no to idzie z moich pieniążków. Ja też tam sobie pozwalam na to, żeby zrobić wam konkurs, bo tak zawsze robię i tak jak wspomniałam, to taka tradycja, no bo nikt mi tego klucza nie da, nikt mi tego klucza za mnie nie kupi, od nikogo nie dostałem, studio SS Software mi tego klucza nie dało, bo jakby mi dało, to wiadomo, to bym zaszalał, ale no niestety to idzie z moich pieniążków, więc chciałbym w ramach podziękowania kupić dla kogoś z was jeden dodatek DLC Grecję. Jest to doskonała okazja, by doświadczyć wirtualnej podróży pomalowniczej Grecji i odkryć jej piękne krajobrazy, zabytki oraz nowe trasy na drodze. Jeśli jesteście fanami Euro Truck Simulator 2, nie możecie przegapić tego konkursu. I chciałbym, zanim przejdziemy do zasad, do czasu trwania, ogłoszeń wyników i tak dalej, chciałbym wam tylko powiedzieć, co się będzie działo w najbliższych dniach, jeśli chodzi o DLC Grecję. Będą dwie ciekawe rzeczy, między innymi pierwsza rzecz to jest transmisja premierowa, więc kochani, pojawi się 4 grudnia 2024 roku o godzinie 20:00 pojawi się transmisja na żywo na moim kanale, taka premierowa transmisja na żywo z DLC Grecja. Podczas tego live'a po raz pierwszy zagłębimy się w nowości oferowane przez DLC Grekę. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda mapa i całe otoczenie. Serdecznie was zapraszam na tą transmisję na żywo. Transmisja ta zostanie zapisana jako materiał wideo i pojawi się na moim kanale w formie odcinka już w najbliższą niedzielę. Jeśli nie możecie uczestniczyć na żywo, nadal będziecie mieli szansę zobaczyć cały gameplay, który będzie, że tak powiem, transmitowany w środę, a w niedzielę 8 bodajże grudnia pojawi się on w formie takiego odcinka.
i ta transmisja na żywo będzie na moim profilu z multiplayera, ale nie będziemy grali w trybie konwój, tylko zagram w trybie single player po prostu. A drugą sprawą są to weekendowe live, czyli 7 i 8 grudnia. Podczas tych transmisji będziemy kontynuować naszą podróż po Grecji. Wspólnie przyjrzyjmy się najciekawszym trasom, miastom i nowościom, które zostały wprowadzone w tym najnowszym dodatku. Transmisje te będą już w trybie konwój, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na wspólne granie właśnie po tych terenach. Więc jeśli ktoś z Was kupi sobie DLC Grecja, to możemy się spotkać i w sobotę, i w niedzielę, jeżdżąc tylko i wyłącznie po tych terenach, po terenach Grecji, więc to mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Starałem się zrobić tak, żeby dla każdego było to fajne. Ja też starałam się dogadać pracę, żeby w środę mieć albo wolno, albo na rano, żeby spędzić z Wami ten wieczór, i to się udało. Więc słuchajcie, no mam nadzieję, trzymam kciuki, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie i w środę, i w weekend. Więc słuchajcie, na tę transmisję na żywo w najbliższym czasie Was zapraszam. A teraz słuchajcie, możemy przejść do konkursu. Jeśli chodzi o czas trwania konkursu, to jest od dzisiaj, czyli od 30 listopada 2024, od godziny wyjątkowo od 17, nie od 15, od godziny 17. I zakończenie konkursu będzie 15 grudnia 2024 o północy, czyli o godzinie 23:59, jakby zakończymy możliwość brania udziału w konkursie. Konkurs będzie trwał ponad 2 tygodnie, słuchajcie, dając każdemu wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie się swojego udziału w konkursie. Stwierdziłam, że zrobiłem trochę dłuższy czas. Przyznawam się szczerze, że spojrzałem moim tym lewym okiem, tym, jakie były zasady konkursu ostatnim razem, jak był West Balkans, i tam było zaledwie 5 dni. Stwierdziłam, no nie, no to jest trochę chyba za krótko. Może jak będzie 2 tygodnie, może więcej osób się o tym dowie. Stwierdziłem, dajmy na spokojnie czas każdemu, więc konkurs trwa ponad 2 tygodnie. Uważam, że jest to całkiem, całkiem spoczko. Jeśli chodzi o ogłoszenie wyników odbędzie się 18 grudnia 2024 roku o godzinie 15 jako klasyczny filmik. Wyniki konkursu ogłoszę w krótkim filmie opublikowanym na moim kanale YouTube. Więc zatem, jeśli jesteście ciekawi, czy udało Wam się wygrać, koniecznie śledźcie mój kanał, no i zapraszam Was wtedy tego 18 grudnia na mój kanał, tutaj, żeby się dowiedzieć, czy akurat Ty, Andrzej, czy może Halinka, wygraliście DLC Grecja. No i teraz przejdźmy może do najważniejszej rzeczy, zatem jak wziąć udział w moim konkursie. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe warunki, słuchajcie. Między innymi pierwszy warunek jest to taki, że trzeba subskrybować mój kanał na YouTubie. Ale jeśli Twoje subskrypcje są prywatne, czyli tak zwane niewidoczne, niepubliczne, na czas trwania konkursu ustaw je jako publiczne, aby mógł zweryfikować Twoje zgłoszenie, czy faktycznie jesteś moim subskrybentem. Uwaga, uwaga! Kanały założone w listopadzie oraz w grudniu 2024 roku nie będą brane pod uwagę, by wyeliminować potencjalne oszustwa, bo no, doskonale wiecie, że tak naprawdę możemy założyć konto tak i konto jest założone i możemy trochę, wiecie, podublować nasze wyniki, podublować nasze zgłoszenia i tak dalej. Nie o to chodzi, nie w tym rzecz. To ma być uczciwe i fair wobec nas wszystkich, więc stwierdziłem, że no, żeby wyeliminować potencjalne oszustwo, zrobimy tak, że kanały utworzone w listopadzie i w grudniu nie będą brały udziału. Druga sprawa to jest polub mój film konkursowy, czyli ten film, który oglądacie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmem, ponieważ jest to jeden z elementów weryfikacji udziału w konkursie. Trzecia sprawa, dołącz do mojego serwera Discord. Udział w konkursie wymaga bycia członkiem serwera na Discordzie. Dzięki temu będę mógł szybko się z Wami skontaktować w przypadku wygranej. I tak to będzie wyglądało. Będę się Wami kontaktował po prostu bezpośrednio przez Discorda. I czwarta, czyli ostatni, że tak powiem, warunek, to jest zostaw komentarz pod filmem konkursowym, w którym napiszesz. Czyli pod tym filmem piszecie piękny komentarz po kolei. Kratka, Jezus, kratka, kratka ETS2, i to jest mega ważne, żeby kratka ETS2 była napisana razem, czyli robicie kratkę, piszecie ETS2, bez spacji, bez niczego, bo jak napiszecie źle, no to niestety maszyna losująca Was nie wlosuje, więc to jest mega, mega ważne i mega, mega istotne.
Drugą sprawą jest to twoja nazwa na Discordzie, żebym wiedział, z kim mam się skontaktować w razie wygranej. Trzecia rzecz to jest twoje wrażenie na temat najnowszego DLC. Jak podoba ci się trailer, zdjęcia lub dotychczasowe materiały wideo, które gdzieś tam krążą po YouTubie dotyczące właśnie DLC Grecję. I czwarta sprawa, twoja propozycja nowego DLC, które chciałbyś zobaczyć w przyszłości w ETS 2. To są cztery takie rzeczy, które chciałbym, żebyście umieścili w jednym komentarzu, czyli piszecie jeden komentarz i piszecie te cztery rzeczy. Ja jestem mega ciekawy, jakie DLC byście chcieli zobaczyć do Eurotracka. Nie mówię o tym, że musi być to mapowe. Może być totalnie odjechane inne DLC, jakie byście widzieli w Eurotracku. To mnie mega ciekawi. No i jestem ciekawy też tego, co wy myślicie o DLC Grecji. Czy spoko, czy nie spoko. Po tym, co mogliście już zobaczyć na YouTubie. A nie będę ukrywać, że już na YouTubie krążą filmiki z Grecji, więc naprawdę, no gdzieś tam już możecie wyrazić swoje zdanie na temat tego dodatku. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Słuchajcie, DLC Grecja to długo oczekiwany dodatek, który wnosi zupełnie nowe doświadczenie do świata Eurotrack Simulator 2. I jak dobrze wiecie, no my w tej Grecji już troszkę żeśmy jeździli ze względu na modyfikację mapową Promoc, ale podkreślę, że to jest modyfikacja, a nie oryginalny dodatek, oficjalny dodatek od studia SS Software, więc jednak gdzieś te wrażenia delikatnie pewnie będą się różniły. Malownicze widoki, unikalna architektura i nowe wyzwania na drogach to tylko część tego, co czeka nas, graczy, kierowców. Chcę, żebyście mieli szansę być częścią tej przygody, dlatego organizuję ten konkurs, by nagrodzić waszą aktywność i zaangażowanie w rozwój mojego kanału oraz mojej społeczności. Naprawdę, no jestem wam mega, mega wdzięczny za to, że cały czas jesteście ze mną, że wspieracie Aryczka, że piszecie komentarze, jesteście na czacie, to jest po prostu coś cudownego i za to wam mega, mega mocno dziękuję. Oczywiście udział mogą wziąć też osoby, które dopiero poznały mój kanał, wpadły tu przez przypadek lub gdzieś tam śledzą mój kanał od niedawna, bo to też jest podziękowanie dla was, że znaleźliście mój kanał i zostaliście na nim troszkę dłużej. Więc za to chcę wam również podziękować. Dlatego właśnie jest ten konkurs. Powodzenia wszystkim uczestnikom, kochani, czekam na wasze zgłoszenia, trzymam kciuki, słuchajcie, żeby wam poszło to jak najlepiej. No ja nie mogę się doczekać, kto to wygra, kto otrzyma od Areczka, ode mnie DLC Grecja. Słuchajcie, bo ja jestem podjarany, nie mogę się doczekać środy tak naprawdę, żeby w końcu usiąść i zrobić streama właśnie z DLC Grecja, bo jestem ciekawy tych terenów. No jak patrzyłem na blogu SS Software, mówię, Boże, jakie tam jest piękne, malownicze tereny, piękna architektura, trasy fajne są, takie zakręta, mówię, Boże, ja chcę to przeżyć, ja chcę to przeżyć. I ktoś z was będzie mógł to przeżyć razem ze mną, poprzez wygrywając po prostu ten konkurs. Będzie maszyna losująca, więc obojętnie co napiszecie w tym komentarzu, to będzie tylko tak typowo dla mnie, ale po prostu każdy z was, kto napisze komentarz i nawet napisze jedno słowo, znaczy bo jedno słowo, może nie, ale jedno zdanie, to też będzie ok, bo będą się liczyły tak naprawdę komentarze, a nie to, co piszecie w tych komentarzach, to będzie tylko tak dla mnie ciekawostkowo, a każdy z was weźmie po prostu udział w konkursie, będzie maszyna losująca, która właśnie na podstawie tej kratki ETS 2 będzie jakby generowała wszystkie komentarze i podczas ta maszyna losująca wybierze tą jedną osobę, które to DLC Grecja otrzyma. Kochani, to byłoby wszystko. Ja z tego miejsca bym się z wami żegnał. No, trzymam kciuki, życzę wszystkim powodzenia. No i widzimy się na moim kanale już niebawem. Do zobaczenia, cześć. Pa, pa, hej, hej. Cześć, cześć.